Skończyliśmy właśnie wydanie premierowe Łagodny Fiodora Dostojewskiego. Było to przeżycie, mówię o całym ciągu, nie tylko dzisiejszym spektaklu, przygotowań, troszkę inne niż wszystkie poprzednie, ponieważ było to w okresie tak zwanej pandemii. Prowadziło to dużo utrudnień, tak czy siak. W związku z tym mieliśmy takie wyzwanie, żeby podołać nawet wtedy, kiedy jedno z wykonawców, jedno z dwojga jest 2000 kilometrów jedno od drugiego, żeby móc prezentować spektakl. Dlatego Państwo mogą oglądać coś, co jest zarazem teatrem żywego słowa, słuchowiskiem i projekcją filmową. Że czasami we dwoje będziemy, kiedy można, uda nam się spotkać na żywo ten teatr robić, a czasami tak jak dzisiaj, że jedno z wykonawców to było, prawda, na filmie. Sprzeczki zaczęły się od tego, że jej się raptem zachciało wypłacać pieniądze według własnego uznania, taksować przedmioty powyżej ich wartości. I nawet raz czy dwa razy wszczęła ze mną dyskusję na ten temat. Ale wtedy właśnie napatoczyła się ta kapitanowa. Zjawiła się przynosząc medale. Prezent nieboszczyka męża, od wiadomo, pamiątka. Wydałem 30 rubli. Staruszka jęła lamentować, prosić, byśmy przechowali ten przedmiot. A liście nagle po 5 dniach przychodzi, żeby tamto zamienić na bransoletkę. Nie warto nawet 8 rubli. Ma się rozumieć, odmówiłem. Ona już wtedy widocznie coś odgadła z oczu żony. No i przyszła później, kiedy mnie nie było. I uzyskała od niej zamiar. To jest takie szczególnie nowe jakby doświadczenie, nieplanowane wcześniej, ale ponieważ wszystko to, co dzieje się w głowie tego głównego bohatera, nazywa się lichwiarz, bo to jest monolog i ta łagodna jego żona, która wyskoczyła przez okno, leży nieżywa, samobójczyni, to on opowiadając jakby animuje jej ruch, wyobraża sobie ją, że ona z nim rozmawia, że jest w jakimś działaniu, stąd można w teatrze na żywo zrobić tak, że te jego myśli, ta jego wyobraźnia jest przełożona na działanie tej łagodnej, czy wręcz, ponieważ jest to w jego głowie, może to być na filmie, także to się zgadza z naszą ideą. Jestem człowiekiem, że tak powiem, prostolinijnym i rozważyłem wszelkie okoliczności. To nie było kłamstwo, że prostolinijny. No, mniejsza. Mówiłem zaś nie tylko grzecznie, to znaczy wykazawszy się jako człowiek dobrze wychowany, ale i oryginalnie, a to najważniejsze. Co dalej, to przyszłość pokaże, bo mamy w planie na przykład granie w takiej wersji jak dzisiaj, 7 października w Wydminach, a już 16 w Lidzbarku Warmińskim w Oranżerii Kultury i 21 października w Olsztynie, w Starym Ratuszu. Czas pokaże, jaki teatr będziemy robić. Dobrze, że jest publiczność, nawet jeśli jest jej trochę mniej niż zwykle, że muszą siedzieć w rozrzedzeniu, ale zaczęliśmy się spotykać i mam nadzieję, że właśnie i teatr, i muzyka, czyli koncerty, wystawy, prawda, kino, że to wszystko będzie ożywać i publiczność zacznie chodzić, pokonując lęki, broniąc się przed tą zarazą, czy jak ją tam zwał. Sztuka musi istnieć. Próbujemy dawać tego dowody. Dziękuję bardzo. Zapraszam na nasze spektakle i w Giżyckim Centrum Kultury, gdzie rozmawiamy, i w innych miejscach. Fundacja Tadiota zaczęła swoje działania zaraza zarazą, ale tak byśmy chcieli zmierzać w takim kierunku, jak ten ładny tytuł Marqueza, jego powieści Miłość w czasie zarazy, że wszystko jest możliwe. Do zobaczenia w teatrze.